Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Wracamy do tematu, jak wybrać idealne okulary. Kolejnym bardzo ważnym etapem wyboru oprawek jest ich styl. Klasyczne, kolorowe, a może wstylizowane na szalone lata 90. Wybór jest ogromny. W przypadku oprawek korekcyjnych warto zainwestować w dwie pary. Wersję klasyczną, która świetnie sprawdzi się na co dzień, do pracy oraz w odważniejszą propozycję, którą założymy na wieczorne wyjście lub gdy dopadnie nas handra i warto będzie poprawić sobie humor. Bardziej szaloną stylizacją. Każde okulary powinny przede wszystkim pasować do charakteru. To jak kobiecy makijaż, który ma za zadanie ukryć mankamenty, pokazać walory, a zawsze idealnie pasować do naszej osobowości. Wybierając okulary przeciwsłoneczne, możemy postawić na obowiązujące trendy lub na nieprzemijającą klasykę. Luksusowe oprawki inspirowane linią kultowych roadsterów mają swoje szerokie grono zwolenników wśród mężczyzn, którzy cenią wysoką jakość i modny design. Ekstrawagancja zachowana w graficznej formie to wybór w sam raz dla stylowego architekta, który na pewno znajdzie coś dla siebie w kolekcji Armani. Panie, które śledzą najnowsze trendy, zakochają się w drewnianych stylizacjach. Wybór jest duży i warto postawić na kilka opcji. Zapraszam do salonów Paris Optik oraz Vision Express. Na kolejny odcinek zapraszamy już w czwartek. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Jak wybrać idealne okulary? Wybór okularów nie jest prostą sprawą, zwłaszcza kiedy jedna para często służy nam przez kilka lat. Różnorodność marek i modeli w salonach optycznych może powodować uczucie dezorientacji. W końcu przed nami mnożą się kształty i kolory, a modele klasyczne i ekstrawaganckie mieszają się zarówno w oprawkach korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych. Znając kilka zasad, może się jednak okazać, że wybór jest naprawdę prostą sprawą. Na wybór oprawek ma wpływ wiele czynników. Od czego zacząć? Szukając modelu korekcyjnego, musimy pamiętać o odpowiedniej ergonomii oprawek. Okulary nosimy przez cały dzień, dlatego powinny wygodnie leżeć na nosie. Zbyt szerokie będą się zsuwać, a z kolei zbyt wąskie będą powodowały ból. Idealne oprawki korekcyjne nie wchodzą na linię oczu i nie opierają się na policzkach. Ważne, żeby okulary były lekkie i komfortowe. Muszą się wygodnie układać na twarzy. Zapraszam do salonu Paris Optik oraz Vision Express. Druga część odcinka już za godzinę. Zostańcie z nami. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl.